Stało się. Po 3 latach przepychanek radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwanego Ełk nad Jeziorna. Oznacza to, że właściciel terenu Mieczysław Wasilewski będzie mógł przy ujściu rzeki Ełk do Jeziora Ełckiego wybudować apartamentowiec. Projekt uchwały przedstawił wiceprezydent Ełku. Mamy nadzieję, że w tym miejscu powstanie naprawdę coś ładnego i właściciel, który będzie chciał to coś tam budować, wybuduje budynek godny tego miejsca. I chciałbym, żeby tak się stało, natomiast jeżeli się tak nie stanie, no to właściciel jest deweloperem ełckim, a więc będzie ta sława za nim szła. Uchwaleniu planu towarzyszyła gorąca dyskusja oraz zarzuty prawne co do projektu uchwały. Romuald Baranowski podkreślił niezgodność uchwały ze studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ studium uwarunkowań jako cel szczegółowy dla tego terenu miasta określa zachowanie funkcji rekreacyjnej, turystycznej i zachowanie i ochronę substancji przyrodniczej tego rejonu. Inny przeciwnik budowy bloków mieszkalnych przy ujściu rzeki wskazał na nietypową konstrukcję dokumentu. Po raz pierwszy uczestniczyłem w głosowaniu nad planem zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym już jest praktycznie zaplanowany budynek i ten plan był pod ten budynek, pod konkretnego dewelopera uchwalony. Jest to bardzo smutne, że do czegoś takiego doszło. Dyskusji o tym, jak wysoki i ilu klatkowy blok powinien powstać przy Zielonym Mostku, towarzyszyło ujawnienie kulisów tematu. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze nigdy, a mieszkam w tym Ełku 36 lat, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, aby tak wiele wpływowych osób interweniowało u mnie w tej sprawie. Nigdy. Dyskusję chciał uciąć wiceprzewodniczący Rady Edward Palczewski, proponując przerwanie dywagacji na temat przedmiotowej inwestycji. Zaproponował zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania. I chociaż spotkał się z kontrargumentem, że radni mają prawo do swobodnej wypowiedzi, to dyskusję zakończono. Palczewski uznał, że rozmowa na temat apartamentowca zagraża powadze Rady Miasta. Ile można dyskutować? 3 lata. Trochę za długo. Myślę, że takie tematy powinny być załatwiane znacznie wcześniej, a szczególnie kiedy dotyczy to naszych miejskich przedsiębiorców. Przystąpiono więc do głosowania, ale w sposób nietypowy. Wniosek o imienne głosowanie złożył najmłodszy radny. Jest to kontrowersyjna uchwała i jeśli przeszła i jeśli tam zostanie wybudowany blok, zwykły szary blok, to po prostu za kilkanaście lat chciałbym pokazać, że głosowałem przeciw tej uchwale. Jeden z największych przeciwników budowy bloku jeszcze inaczej zinterpretował imienne głosowanie. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako jakaś groźba czy próba osaczenia kogoś. Natomiast jeżeli po wybudowaniu tego budynku nagle się okaże, że któryś z radnych tam sobie kupi mieszkanie, bądź jego najbliższa rodzina i skorzysta na przykład z jakiejś znaczącej bonifikaty przy zakupie, to na pewno są w Polsce służby prawne, które trzeba było zainteresować tymi okolicznościami, żeby tę sprawę zbadały. 12 radnych głosowało za uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ełk nad Jeziorna. 9 było przeciw budowie apartamentowca przy jeziorze. 2 osoby wstrzymały się od głosu. Decyzja otwiera zgodę na budowę 7-klatkowego apartamentowca o 4 kondygnacjach. W czasie dyskusji zwolennicy inwestycji niewiele się udzielali. Dopiero zapytani podali swoje racje. Uważam, że należy porządkować takie tereny. Jest to jedna z form porządkowania tych terenów. W tej chwili tam jest po prostu niebezpiecznie się zapuszczać i to, co się dzieje w tej chwili, po prostu odstręcza zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów, którzy ewentualnie tutaj przyjeżdżają, od odwiedzania tej części miasta. Mieczysław Wasilewski nie chciał wystąpić przed kamerą. Powiedział jednak, że cieszy się, iż zwyciężył rozsądek i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w wakacje mogą zacząć się prace budowlane przy ulicy Kąpielowej. Dodajmy, że ełcki deweloper nie był jedyną osobą zainteresowaną kupnem tego terenu. Niespełna 2 lata temu na sesji, gdy radni zastanawiali się nad planem zagospodarowania terenu, swój pomysł przedstawiła inwestorka spoza Ełku. Chciała tam wybudować hotel.